Torowisko wzdłuż Ujazdka będzie jak nowe. W sobotę, 17 lipca, rozpoczną się prace serwisowe przy torach, podkładach i trakcji. W związku z tym pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi w tej części miasta. Tramwaje nie będą kursowały pomiędzy przystankami Kombinat i Wiadukty. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w komunikacji można znaleźć na stronach Zarządu Transportu Publicznego. W skrócie, czwórka pojedzie zmienioną trasą, a Ujazdkiem autobus zastępczy. Ruch kołowy po Ujazdku będzie się odbywał bez zmian. Sam remont torowiska wzdłuż ulicy Ujazdek potrwa do 17 września. Został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to prace pomiędzy Aleją Solidarności a pierwszym wjazdem do zajezdni Nowa Huta. Drugi od tego miejsca do Łowińskiego. Torowcy zajmą się kompleksowo tymi odcinkami. Wymienią podbudowę, podkłady oraz szyny. Torowisko zyska odwodnienie, przez co będzie bardziej odporne na degradację. Na tym nie koniec. Wymienione zostaną także słupy i trakcja elektryczna. Remont będzie kosztował około 6 milionów złotych.